Szanowni Państwo, w tym roku nauka języków obcych na studiach niestacjonarnych prowadzona będzie na platformie e-learningowej Moodle, która zastąpi dotychczasową platformę Rosetta Stone. Mamy nadzieję, że nauka na platformie będzie dla Państwa ciekawym doświadczeniem edukacyjnym i sprawi wiele satysfakcji. Jak wejść na platformę? Po zalogowaniu się do ekstranetu proszę kliknąć w zakładkę Moodle w lewej górnej części ekranu. Zobaczą tam Państwo kurs języka obcego, do którego zostali Państwo przypisani zgodnie ze złożonymi wcześniej deklaracjami. Po wejściu do kursu proszę zapoznać się z informacjami ogólnymi, które są zamieszczone przed modułem pierwszym, czyli strukturą kursu. A także terminami i warunkami uzyskania zaliczenia z języka. Aktualnie mają Państwo dostęp tylko do jednego modułu, jednak sukcesywnie w ostępach dwutygodniowych będziemy Państwu udostępniali kolejne moduły. Każdy kurs językowy składa się z ośmiu modułów i jest podzielony na dwa semestry. W trakcie pierwszego semestru nauki zobowiązani są Państwo zapoznać się ze wszystkimi materiałami z każdego modułu. A także wykonać zadania. Po przejściu czterech modułów będą Państwo zobowiązani do wykonania semestralnego testu online. Do testu można podchodzić wielokrotnie. Aby uzyskać wpis zaliczeniowy całego semestru, powinni Państwo wypełnić test przynajmniej w 60%. W trakcie drugiego letniego semestru powinni Państwo wykonać moduły 5 do 8. Po wykonaniu wszystkich zadań z tych modułów Będą mogli Państwo przystąpić do egzaminu końcowego, który będzie na terenie uczelni. Termin egzaminu zostanie podany w późniejszym terminie. Egzamin końcowy będzie miał formę testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Przejdźmy do budowy kursu. Każdy moduł składa się z kilku rozdziałów, zazwyczaj 4 lub 5. W kursie z języka angielskiego rozdziały nazywają się Units. W kursie języka niemieckiego Einheit, a w kursie języka hiszpańskiego Tema. Celem każdego rozdziału jest zapoznanie Państwa ze słownictwem z różnych obszarów, gramatyką, a także doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych. Każdy rozdział składa się z zestawu wielu tekstów, fiszek, zadań, quizów, które mają na celu przybliżyć Państwu nowe treści kształcenia. Za każde poprawne rozwiązanie danego zadania otrzymują Państwo 10 punktów. Forma pytań quizowych jest zróżnicowana. Każde zadanie zostanie zaliczone, jeśli ilość uzyskanych punktów jest nie mniejsza niż 80%. Powrót do głównego menu następuje każdorazowo po wykonaniu zadania lub po kliknięciu w ikonę menu znajdującą się w górnym rogu ramki. Ostatnim zadaniem w każdym rozdziale są zestawy fiszek które pozwolą w wygodny sposób sprawdzić, czy opanowali państwo wymowę słówek i zwrotów. W menu głównym, oprócz przycisków umożliwiających przejście do kolejnych zadań, znajduje się także ikona sygnalizująca wykonanie zadania, wyjście z kursu. Jeśli wszystkie zadania zostały wykonane, kolor tego przycisku zmieni się na żółty. W zakładce Moodle moje oceny zamiast 0 nieukończony, pojawi się 1. Ukończony. Zakładka zasoby. Znajduje się tutaj link do słownika online. Uwaga! Kurs ma budowę linearną, co oznacza, że dostęp do kolejnych materiałów dydaktycznych uzyskają Państwo po przejściu wszystkich rozdziałów. Stanie się tak wtedy, gdy w zakładce Moodle Moje oceny, oceny wszystkich rozdziałów zamienią wartość z 0 nieukończony na 1 ukończony. Oprócz części obowiązkowej w wielu modułach zamieszczane są materiały dodatkowe, nieobowiązkowe, które pozwolą Państwu poszerzyć wiedzę. Informacje o formach kontaktu z lektorami i administratorem kursu uzyskają Państwo klikając w zakładkę Kontakt. Życzymy Państwu sukcesów w doskonaleniu umiejętności językowych.